Tak, wracamy do księgi pierwszej jeszcze Kronik, 22 rozdział. Zaraz po tym grzechu Dawida i konsekwencje, jakie z niego wyniknęły, gdzie rzeczywiście ofiara dopiero była zadośćuczynieniem za grzech, to pokazuje pewną, no, pewną prawdę, która w Biblii jest odnośnie dzieła Mesjasza, że dopiero jego ofiara była w stanie zgładzić grzech. Ten kolejny fragment, od 22 do 29, 25, to jest takie przygotowanie, które poczynił Dawid, aby Salomon mógł rzeczywiście rozpocząć budowę świątyni. Tą strukturę znowu byśmy nazwali równoległą, rozdzieloną. I taki ten fragment 23.1 i 29, 22, 25, ja chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali, żeby zobaczyć, bo to są dla mnie to były takie znaki gdzieś w tekście, które pokazał. Najpierw 23.1, jakby ktoś przeczytał. Gdy Dawid już był stary i syty dni, ustanowił Salomona swego syna królem nad Izraelem. Tak. A ten końcowy fragment, 29 rozdział 22, druga część do 25. 22b, tak? No, ale to może być całość, nie ma problemu. Jedli też i pili przed Panem w tym dniu w wielce radosnym nastroju, po czym po raz drugi obwołali Salomona syna Dawida królem i namaścili go dla Pana na księcia, Sadoka zaś na kapłana. Potem zasiadł Salomon na tronie Pana jako król zamiast Dawida swego ojca i dobrze mu się pogodziło. Cały Izrael zaś był mu posłuszny. Wszyscy też książęta i rycerstwo, jak również wszyscy synowie króla Dawida poddali się Salomonowi jako królowi. Pan zaś nader wywyższył Salomona w oczach całego Izraela i obdarzył go dostojeństwem władzy królewskiej takim, jakiego nie miał przed nim żaden król izraelski. Czyli 23.1 Dawid, Salomon został ustanowiony królem, a to drugi raz, nie? Czyli taka... No wyraźny ślad nawiązania. Ten drugi raz, no to do czegoś to było pierwszy raz, nie? Więc dlatego dla mnie to były takie sygnały w tekście dotyczące powtórzenia tej myśli. No a na początku to jest, no Dawid przygotowuje do budowy świątyni, wzywa syna swojego Salomona do przestrzegania prawa, do wierności Bogu i wzywa książąt, żeby go wspierali, żeby byli z nim, nie? Także naprawdę, myślę, że patrząc na Dawida i jego podejście do tych świętych spraw, wielkich spraw, nie, to przygotował Salomona najlepiej, jak to było chyba możliwe z tamtej perspektywy. Tutaj ten końcowy fragment od 28.1, no, to również jest orędzie do przywódców Salomona i całego ludu, żeby byli hojni na świątynię, żeby rzeczywiście wspierali. Także tak to wygląda ogólnie. A w środku, znowu w środku jest ta wyliczanka. To jest taka cecha charakterystyczna Księg Kronik, że no, pomiędzy jakimiś ważnymi punktami charakterystycznymi w tej narracji, no, pojawiają się wyliczanki. Jak został naród zorganizowany? Po ile tysięcy z każdego pokolenia? I znowu tak długie listy, które oczywiście dla nas będą miały pewne dygresje znowu, z których będziemy czerpać, powiedzmy, jakieś ciekawe treści, ciekawe inspiracje, tak jak dotychczas. Z każdego fragmentu w zasadzie, gdzie były takie wyliczanki, takie nudne wyliczanki, można by pomyśleć, no coś tam znajdowaliśmy ciekawego, istotnego. Oczywiście dla ludzi, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w tamtym czasie, no to nie były nudne wyliczanki, bo jestem przekonany, że dla nich to miało ogromną wartość w swoim czasie, żeby gdzieś na jakimś rejestrze się znaleźć. No my dzisiaj, mówię, z innej perspektywy wchodzimy w te księgi, tym niemniej one są użyteczne także dla nas. I to jest, myślę, ogólnie patrząc na całą Biblię, jakaś ponadczasowa wartość tej księgi. Nawet w takich tekstach, które w jakiś sposób zamykają się w pewnym okresie charakterystycznym dla jakiegoś czasu w Izraelu, typowo w Izraelu. Dobrze, spróbujmy właśnie znaleźć teraz takie perełki w tym fragmencie. Końcówka piątego wersetu
mam to na czerwono. I wiele przygotował Dawid przed swoją śmiercią. Chciałbym zachęcić was do jakiejś refleksji osobistej. Do czego to może zachęcić ludzi dzisiaj, że no przyjdzie nam umrzeć. No, tak to jest, że żyjemy i mamy odejść, nie? Więc Dawid wiele przygotował przed swoją śmiercią. Czy można z tego wyciągnąć dla siebie, no zwłaszcza jak się ma już lat nieco więcej, bo myślę, że niekoniecznie to jest dla młodzieży zachęta do czegokolwiek, ale już dla osób, które mają duże dzieci, powiedzmy, no to myślę, coś z tego możemy wyciągnąć. No jakie powinno być staranie takiego ojca? Krzysiu, żyjemy w takich czasach, że nasze dzieci inaczej niż jeszcze było 100 lat temu, powiedzmy, uczone są zawodu, czy w ogóle uczone są przez ludzi obcych, z nadania państwa. Uczone są, nawet jest taki przedmiot jak przysposobienie do życia w rodzinie, o zgrozo, czego absolutnie powinniśmy uczyć ich my. Idąc dalej, nasze dzieci nie będą pracowały z nami, tylko z ludźmi obcymi i dla nich. Przykro mi bardzo, ale ten tekst w znacznym stopniu jest w dzisiejszych czasach ograniczony. Po tej takiej linii, którą zadałem przedstawił, można powiedzieć, że akurat żyjemy w czasach i w takiej kulturze, w której udało się chyba wytworzyć trochę coś zupełnie innego, co było typowe dla kultury tamtej żydowskiej, nie? Że co było typowe dla danej grupy, jakieś takie pewne nić, a może taki mocny sznur, który łączył pokolenie młodszych ze starszymi, przez to, że starsi coś wypracowywali i to dalej, z pewną ideą, niech się rozwinie dalej, miało być właśnie podane pierworodnemu i ewentualnie dalej to miało być jakoś rozwijane. Taka dość w sumie prosta, trywialna myśl. Wydaje się, że współcześnie, poza takimi ideami właśnie, że ktoś jest właścicielem wielkiego koncernu i swoim dzieciom chce to przekazać, żeby mieli dalej, system ZUS-owski, ZUS-owski czy ewentualnie ubezpieczeń społecznych, no, stara się nas przekonać, że właściwie każdy może żyć samodzielnie, nie zupełnie przejmując się już właśnie zależnością czy współzależnością ze swoimi pociechami, jeśli chodzi o takie właśnie wręcz materialne zabezpieczenia i tak dalej. Taka łuda, że po prostu możemy być, ja sobie zapracuję, ja będę miał, ty sobie pracuj, to tobie też zapłacą, tak? Tobie też wypłacą. Oczywiście teraz wiemy, jak to wygląda, że być może nie doczekają wszyscy tego spełnienia, tego domysłu, ale powiem tak, że jest to ciekawe, niezależnie od systemu, że niektórzy mają coś takiego w sobie, że chcą po sobie zostawić coś, co mogliby kontynuować dzieci jego. I mam wrażenie, że w niemałym stopniu też się udało wytworzyć coś takiego, że po prostu ze starszego pokolenia jest gotów oczekiwać, żeby mu to pokolenie młodsze raczej dawało, niż właśnie, że to miałby być coś wypracowywane przez siebie, dane dalej, ten ktoś znowu będzie to jakoś bogacał, podawał dalej i tak dalej. No, zresztą może o tym oczekiwaniu, żeby mu dawano, to po prostu powiedziałbym, jest chyba w dwóch kierunkach. W takich sytuacjach, kiedy zaczynają być zachwiane takie podstawowe reguły społeczne. Młodzi mogą nie mieć chęci do pracy, żeby im tylko dano i te stacje mogą się troszeczkę wszystko zostało zniszczone, tak? Nie generalizowałbym, Marku, bo... Nie, ja powiedziałem o 100%, a nie ten Marek. Marek tak dosyć takim minarowym
tonie się wypowiedział, jako odruch własnej bezradności, tak to odczytuję, wobec rzeczywistości, która się wymknęła spod kontroli. Janek, proszę. Czytając książkę, to czytam. Nie pytaj, dlaczego dzisiejsze czasy są inne niż były wczoraj, bo by się głupio pytał. Prawda? Postępu cywilizacyjnego, to znaczy naukowo-technicznego, a zarazem i rozwoju społecznego nie da się zatrzymać. Już nie powstrzymacie myśli w biegu. Nic klątwy nie pomogą. Żadne żale, próżny trud. Świat pójdzie swoją drogą. I my jesteśmy w takiej drodze, w takim miejscu, a nie innym. I nie można patrzeć, dlaczego było wczoraj inaczej. Bo było inaczej. Bo jeszcze były konie, były dyliżanse. Prawda? A dzisiaj my laptopy, tutaj facet siedzi i nam drukuje na miejscu to, co tutaj on gada. To przecież co my tu mamy? To przecież no ludzie, kochani, żyjemy w jakimś świecie. No przecież żyjmy w realnym, konkretnym miejscu. A nie, znaczy po prostu szukajmy dziury, jak to pierwszy bywało. Kiedy Paweł podróżował po morzu, to on na Morzu Śródziemnym zimował na jednej z wysp, aż się skończyła zima. A dzisiaj, za 2 godziny jestem w Anglii. No więc, co my chcemy porównywać? Prawda? Więc, jeżeli my, jako chrześcijanie, tutaj było powiedziane, mamy żyć, to musimy żyć w realnym świecie, w konkretnym. A nie w tym, że ciągle będziemy, znaczy, wspominali. Te idee, które tutaj nam były powiedziane, co przeszkadza, żeby tutaj, na tym spotkaniu szkoły biblijnej nie było pełno młodzieży? Nie ma zborowników młodzieży? Ale są, tylko że oni się nie chcą od nas uczyć. A oni wybrali obcych, ponieważ tak ich ukształtowano od najmłodszych lat, nie, że uczą ich obcych od przedszkola. Nie, zupełnie się z tym nie zgadzam, dlatego, że ja mogę powiedzieć o sobie, prawda? I mój przykład może nie jest tutaj godny naśladowania, bo jestem stary pierdoła, prawda? W związku z tym to nie... Nie, ale skończyłem. Na razie. W każdym razie ja chętnie będę to kontynuował. Ja myślę... Ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, że otoczenie, dekoracje i różne inne rzeczy się zmieniają, ale człowiek się nie zmienia. Człowiek się nie zmienia. Jaki był z takimi samymi wadami, przywarami, namiętnościami, nikt się nie zmieni. Jest cały czas taki sam. To może wróć do tego wersetu, który chciałeś, żebyśmy... I wiele przygotował Dawid przed swoją śmiercią. Ja myślę, że zasada jest uniwersalna i w jakichkolwiek realiach byśmy się znaleźli, to możemy coś cennego przygotować, z czego mogą czerpać potomni. Inna rzecz, czy zechcą to zrobić, czy nie zechcą, to jest otwarta sprawa. Natomiast jestem przekonany, że możemy i powinniśmy myśleć o tym, pracować, żeby coś cennego dla potomnych zostawić. I jeżeli z czynem umrzeć przed terminem. Tak, to jest. Jeżeli dzisiaj, już kończę, jeżeli dzisiaj, dzięki temu, że nam sympatycznie tutaj to nagrywa, dziesiątki osób, a może setki osób, może kliknąć i wejść na stronę Berei i w zaciszu zoomowym, co oni tam opowiadają i co ten Krzysztof Gołębiowski nagle wymyśla z księgi, znaczy kronik, któregośmy zawsze nie czytali. Ja jestem dzisiejszym, zresztą nie tylko ja, bo tutaj w rozmowie przy obiedzie, prawda, tutaj, prawda, mój towarzysz też to podkreślił.
jest to cenny materiał, który nowe przestrzenie nam pokazuje, których byśmy nigdy sami do tego nie doszli. I to jest ta wartość, to jest to budowanie, bo jest budowanie fizyczne, jest budowanie cielesne i jest budowanie duchowe. I my tutaj może intelektualnie nie podniesiemy się na wyższy poziom, ale duchowo no to jest cały inny stopień, prawda? Ja bym miał taką jedną uwagę do tego wersetu, bo to jest tak, jak przypięliśmy go jakby do tej takiej pierwszej linii Dawid, ojciec, Salomon, syn, no to rozwinęła nam się jakby może zbyt współczesna dyskusja, ale pomyślałem sobie tak, że człowiek, który sięga dalej, sięga wyżej, jakby sięga poza sobie, jakby co do swojej motywacji, co do swoich jakby osobistych celów, wartości, to w pewnym sensie może do swojej śmierci żyć z pewną pasją robienia rzeczy ważnych. Z pewną taką oddaniem realizować pewne rzeczy, które po prostu wie, że ich wartość jest przekracza jego osobiste życie, przekracza czas jego życia. I to jest coś, co mogłoby być oczywiście moim zdaniem takim niezależnie jakby od klimatu ubezpieczeniowego, nieubezpieczeniowego. Dokładnie. Nie, bo w tym momencie po prostu mówimy o czymś, że on robi coś nie ze względu na to, że ma syna, tak? On ma robić coś, co zostało jakby pokazane od obietnica Boga. Na daleką przyszłość. Tak, on sięga po prostu obietnicą, dokładnie tak jak potem czytamy o tych przykładach wiary, tak, liście, że no, po prostu sięgają daleko, chociaż sami wiedzą, że wykonają tylko cząstkę, tak, przejdą tylko kawałek. A jednak siła, jaka jest w nich z tego, że sięgają wzrokiem daleko, powoduje to, że się nie zatrzymują. Czemu mi przychodzi do głowy przekład manuskryptów bizantyjskich? Powiedzcie mi. Sam nie wiem. Dobrze, ale idźmy dalej. W każdym razie wydaje mi się, że to był bardzo cenny fragment naszej dyskusji dzisiaj, naprawdę, bo jestem przekonany, że zarówno my tu obecni, jak i ci, którzy będą nas oglądać i słuchać, to myślę, że dorzucą do tego przynajmniej w swoim sercu parę kwestii. Wiele przygotował Dawid przed swoją śmiercią. Myślę, że to będzie jakiś wyzwalacz jakiegoś worka pojemnego, który sobie niesie. Dalej Dawid zachęca swojego syna. To już też tak czuję, że to już są te ostatnie jakieś przesłania dojrzałego ojca po przejściach, no tak go trzeba nazwać, nie? Do syna. I one mają przez to siłę większą, że to jest człowiek po przejściach. On doświadczył wzlotów i upadków i w zasadzie wie, co mówi. I dlatego ten fragment 22 rozdziału od 11 wersetu. Teraz, synu mój, niechaj Jahwe będzie z tobą, aby ci się powodziło, abyś zbudował dom Boga twego Jahwe, jak zapowiedział o tobie. Oby tylko Jahwe użyczył ci roztropności i rozsądku, gdyż cię postawił nad Izraelem. I teraz, abyś przestrzegał prawa Boga twego Jahwe. Wtedy będzie ci się powodziło, gdy będziesz strzegł, wypełniał praw nakazów, które Jahwe dał Mojżeszowi dla Izraela. Bądź mężny i mocny, nie bój się ani nie lękaj. Czy coś zmieniło się do dzisiaj co do zasady wynikającej z tych słów? Prawda, że to jest ponadczasowe przesłanie, które pokazuje wagę stosowania, przestrzegania Bożego Słowa, Bożego Prawa w swoim życiu. Ale jak mówisz o tym, wagę przestrzegania Słowa, to brzmi tak, ja myślę, że do tych słów, które tam czytałeś, tak dość, no wiem, nie miałeś tego na pewno na myśli rygorystycznie, natomiast to jest po prostu, to jest taka ilość jakby zachęty i wsparcia związanego z tym, że i ciebie dotyczy ta obietnica. I ty możesz wejść na tą drogę, którą ja... I niech Jahwe cię wspiera. Nie bój się, bądź mężny. Nie bój się, dokładnie. Będzie tam wyposażenie, niech ci nie braknie niczego. Nie? I to jest po prostu no, potężny, taki pozytywny zastrzyk, jak dzisiaj powiedziano, energii, tak, dla młodszego synka, który po prostu ma wykonać kawał roboty. Co nie? I ojciec z niego wierzy.
To jest też dobre. Bo w sumie nie musiał. Dokładnie. Gdybym tak był z tobą, to byś to zrobił dobrze, synku. No. Teraz się zacząłem go obawiać. No, idąc tym tokiem, kiedy już mówi dalej do książąt, to też mówi właśnie też w formie tej zachęty. Czyż Bóg wasz Jahwe nie jest z wami? Czyż nie użyczył wam pokoju dookoła? Wydał przecież w moje ręce mieszkańców kraju, a kraj pozostał poddany Jahwe jego narodowi. A teraz właśnie, a teraz, kiedy już doświadczyliście tego Bożego błogosławieństwa, oddajcie serca wasze i dusze wasze na służbę Boga waszego Jahwe. Stańcie do budowy świątyni Boga Jahwe, abyście mogli przenieść Arkę Przymierza Jahwe i święte naczynia Boże do domu zbudowanego dla imienia Jahwe. Ale ten pierwszy, jakie jest największe i pierwsze przykazanie? Tu pobrzmiewa echo tego przykazania. Oddajcie serca wasze, duszę waszą. Nie? Będziesz miłował twego Boga z całego serca, z całej myśli i tak dalej. Nie? Całym sobą. Tu jest w kontekście budowy, przygotowanie do budowy jako, ja wiem, kulminacyjnego w zasadzie momentu w historii Izraela. Bo wybudowanie świątyni przez Salomona to jest jeden z takich kulminacyjnych punktów w historii Izraela. I do tego punktu później jest właściwie w Księdze Kronik jest odniesienie do czasów Ezrasza Nehemiasza. Żeby ten ideał, który tu się ucieleśnia, który był bardzo epizodycznie, bo krótko, bo co to kilkadziesiąt lat to Królestwo Salomona trwało, zaledwie, nie? Ale tam się realizowały pewne ponadczasowe idee i ci repatrianci po niewoli babilońskiej, no ich zadaniem było wskrzeszenie tego. Dobrze, teraz mamy te wyliczanki, o których mówiłem. Jest tam znowu Gershon, Kehat i Merari. Ja myślę, że jak ktoś miał problem z zapamiętaniem Lewitów, jak, od kogo oni się wywodzili, to czytając Księgę Kronik, no to utrwali to w pamięci, bo tak często pojawiają się ten Gershon, Kehat i Merari. Nie? Ale zobaczcie ciekawostkę. 13 rozdział, 15, 14 i dalsze wersety. 14, 15 do 17. W 23 rozdziale, tak. Mhm. Bo nie wiem, czy jest gdziekolwiek w innym miejscu w Biblii trochę o potomkach Mojżesza. W ogóle o Mojżeszu jest mało. Nie? Więc Księga Kronik pokazuje nam migawkę co do potomków Mojżesza. Nie? Synowie Mojżesza, Gerszom i Eliezer. Synowie Gerszoma, pierwszy Szebuel. Synowie Eliezera byli. Pierwszy Rechabiasz. Eliezer nie miał wprawdzie innych synów, lecz synowie Rechabiasza byli bardzo liczni. Nie? Czyli taką migawkę, właściwie to jest tylko migawka dotycząca potomków Mojżesza, która jest tylko w tym miejscu i nigdzie indziej, myślę, w Biblii tak tego nie ma zostawionego. No, myślę sobie, że nawet w samym fakcie, że potomstwo Mojżesza jakoś tak gdzieś zniknęło w tłumie Izraela, czy Lewitów. To też może być ciekawe i znaczące. Nie wiem, czy z tego będziemy wywodzić jakąś głębszą myśl. No, tu jedynie chcę pokazać taki fakt, nie? Że bardzo mało widać potomków Mojżesza, więc Księga Kronik co nieco tylko mówi i na uwagę zasługuje, że synowie Rechabiasza byli bardzo liczni. Miał jednego syna, ale ci już od tego syna no to byli bardzo liczni. Dobrze. Tu wyliczanka się toczy dalej. Podziały. No i właśnie 24 grupy kapłańskie. Każda grupa kapłańska miała swój czas, kiedy wchodziła do służby w świątyni. I mamy tutaj pierwsze trzy. Pierwszy rozpad na Jojariba, drugi na Jedajasza, trzeci na Harima, czwarty na Seorima, piąty na Malkiasza, szósty na Mijamina, siódmy na Hakosa, ósmy na Abiasza. Ósmy na Abiasza. No i zobaczmy Łukasza 1.5. Zobaczmy Łukasza 1.5.
Mariusz, widzę, masz już, tak? Za dni Heroda, króla ludzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał za żonę jedną z córek Aarona, ale nie wiem, jak to było prawie. No taka sobie zmianka, ze zmiany kapłańskiej Abiasza. I dopiero kiedy wchodzimy w Księgę Kronik, w czasy Dawida, podział na kapłanów i ósmy rozpad na Abiasza. Mija sobie 1000 lat i dalej ci kapłani się zmieniają według tego schematu. Dalej rozpad na Abiasza i Zacharia, zmiana kapłańskiej Abiasza wchodzi do służby przy świątyni. Ja już mówiłem to wielokrotnie, może z uporem maniaka powtarzam ten wątek, ale on mnie zachwyca po prostu. Że coś uruchomione ponad 1000 lat wcześniej kręci się pomimo takich zawierów dziejowych. Nie? I to, co się działo po niewoli babilońskiej, to jest restytucja tego mechanizmu, tego zegarka, który się później kręci następne kilkaset lat, również pomimo wielu zawierów, jakie spotkał naród izraelski. Zmiany kapłańskiej należą, tak przy okazji, wiecie, coś nawet temat. Nie. Jak 70. rok w zasadzie położył kres. Położył kres. Myślę, że... Podejrzewam, że po części musi orientować ze względu na swoje nazwiska, czyli nie. Ale idea też jest, cały czas to sama, bo kapłani służyli przy... Znaczy to była tak, jakby sobie elita legitów, tak, czy wybrani spośród... Służyli przy świątyni, tutaj kapłan miał porodzić syna, ten właściciela, który w pewnym sensie też miał być sługą i zapowiedzią właściwego Mesjasza, który później tak metaforycznie nazwał się sam siebie jakby świątynią, nie? Że nie wprost, nie? Ale wiemy, co chodzi, że też stara, podobna idea, nie? Ciekawe. Rola kapłana, nie? Czy w kapłańskiej rodzinie zwiastun. Ja myślę, że Boży palec za tym się kryje. Kiedy działo się to te 1000 lat przed Chrystusem i tę zmianę Dawid to już Boży palec widział, aha, będzie Zachariasz w ósmej zmiany Abiasza i będą się działy te wszystkie rzeczy. No, w Bożym zamyśle to już było gotowe wszystko, ja myślę. Nie? Tu no, mamy odsłoniane i my się trudzimy przy odkrywaniu tych Bożych tajemnic i no, zachwycamy się tym, co tu dużo mówić, nie? Że pewne rzeczy tak wspaniale funkcjonowały do przyjścia Mesjasza, nie? Jako tego punktu kulminacyjnego też, dla którego naród wybrany był powołany, wybrany. Nie? I ich odrzucenie Mesjasza no, spowodowało, że i świątynia no, straciła sens. Nie? Straciła sens. Także ja myślę nawet, że współczesne próby odbudowywania świątyni i kultu z Bożej perspektywy nie mają sensu. Wydaje się, że sposób tego Boże jest odbudowany. Kapłan. No, no właśnie. Jedyny kapłan, niezniszczalny kapłan. No, nie, świątynia została odbudowana, jak mówi Marek słusznie. Bo zbóżcie tą świątynię, ja ją w 3 dni odbuduję. Została odbudowana i pełni swoje funkcje należycie. Nie potrzeba żadnego innego kapłana oprócz tym, który został ustanowiony. Dokładnie. Zmiany śpiewaków. Znowu nam śpiewacy wracają. No, ale mnie tu zastanowił jeden szczegół. Że nie mamy już tutaj mamy Hemana, mamy Asafa z tej trójki, która była w rodowodach, ale nie mamy Etana, tego wnuka Samuela. Jest już Jedutun. Nie? I to mnie zastanawia, być może to jest sytuacja, kiedy ten Etan już po prostu nie było go wśród żywych. Nie? Tak. No. W każdym razie są śpiewacy, którzy... A ten Jedutun, Marek, kojarzycie, pojawia się w psalmach? Pojawia się też w psalmach, nie? No, także to też jest ciekawe, jak się później psalmy czyta po takim studium Księgi Kronik, no to odzyskuje to studium psalmów przez pryzmat tych rzeczy, które są tutaj zawarte. Odzyskuje studium psalmów Dawidowych. Tak. Jak bardzo są Dawidowe. Aha. No, Dawid miał taką jakiś ten team tych piewców. Często jest to określane na księgę psalmów Dawidowych, bo jednak autorów jest tam trochę przynajmniej. Kod Mojżeszowy.
Dobrze. No tutaj znowu podział tych z 24 zmian tych śpiewaków. I znowu tutaj niżej widzimy odźwiernych. Nie? Znowu wracają ci odźwierni, których mieliśmy w rodowodach. I ci odźwierni będą pełnić ważne funkcje po niewoli babilońskiej. Nie? I kogo widzimy wśród odźwiernych? 26:4. O, Obed-Emów miał synów, nie? Czyli tu mamy, popatrzcie, pokolenie Lewiego, to uprzywilejowane pokolenie w Izraelu, a wtręt pomiędzy rodowód Lewitów Obed-Edom i właśnie jego potomkowie. Czyli tak jakby wcieleni zostali do Lewitów, nie? No bo jeśli była arka jego domu, to... Obed-Edom, potomek Ezawa, tak? Jak to możliwe? No, przecież... I on tak, Edomczyk, zwłaszcza w kontekście, no jak się zachowywał Edom, to są księgi polskie, no wprost nazywają ich rolę no paskudną, tak? To jest sąd na Edom i tak dalej. No to jest czasami te połączenia. No, a tutaj są wszczepieni, dosłownie zaszczepieni do rodowodu Lewiego. I ten rodowód tutaj jest bardzo długi, zresztą przeczytam go w całości. Obed Edom miał synów. Pierworodny Szemajasz, drugi Jozebet, trzeci Joach, czwarty Sakar, piąty Netanael, szósty Amiel, siódmy Issachar, ósmy Felui. Tak mu Bóg błogosławił. Także synowi jego, Szemajaszowi, udzieli się synowie, którzy długo sprawowali zła ze swoim rodzie, ponieważ byli dzielnymi mężami. Synowie Szemajasza, Otni, Rafael, Obed, Elizabat, bracie jego Elichu i Szemakiasz, dzielni mężowie. Wszyscy oni byli z synów Obed-Edoma. Oni, synowie ich i bracia. Każdy zasobny w siłę do służby. W liczbie 62 z Obed-Edoma. Czyli wśród tych lewitów taki zastęp. No, pełnoprawni lewici. Tak można o nich powiedzieć, nie? Bo przed nimi jest o lewitach i po nich jest o lewitach. Oni są tam, mówię, no zaszczepieni do tego rodu. Nie? Aha. No dzisiaj trochę inaczej podchodzimy do tych. Nie, do tych wejść. Ale to jest ryzyko, jak się wyrywa z kontekstu. To jest taki skrajny przykład. Nie? Czemu? Tam chciałbym mieć 8 synów. Nie byłby problem. Nie, to wyrwę. Wszystko zostaje w kontekście. Nie? Można zbudować jakiś człowiek niebezpieczny. Ale bardzo prorodzinny. A no, jest... Pierwszy nakaz dany człowieku. Pierwszy przykazanie. Bądźcie. Dobrze. W każdym razie mamy tu dalej wyliczankę, jakich bram mieli strzec ci odźwierni, bo to są odźwierni. I znowu między wierszami jest potem ciągnęli los dla jego syna Zachariasza, mądrego doradcę. Nie? Mądrego doradcę. I mi to tak no, rzuciło się w oczy, że jest mądry doradca i sobie też myślę, no czego się ja mogę nauczyć z tego tylko prostego sformułowania, bo jeszcze chciałbym być mądrym doradcą. Bo kto by nie chciał. Nie, ale mówię, jest człowiek, który zasłynął jako mądry doradca, nic więcej o nim nie wiemy, nie? Ale samo to, że taka dygresja się pojawia, mówię, czytelnika tego, mówię, tego nudnego fragmentu, nagle mądry doradca, aha, no to jakoś zasłynął, czyli doradza. Tak jak ci Issacharyci, nie? Oni znali czas, w którym żyją i mądrze poradzili, jak, co zrobić. Nie? Tu może znowu kolejny przykład kogoś takiego. Dobrze. Opiekunowie skarbca, urzędnicy, sędziowie, 12 chówców jeszcze Izraelitów, którzy no, byli na służbie u króla. Widać taką piękną organizację państwa, nie? Który... Biurokratyczną. Jaką? Biurokratyczną. Biurokratyczną. No w jakimś sensie. No w każdym razie każdy miał swoje miejsce, swoje zadanie do wykonania w określonym czasie, w określonym miejscu. To myślę, że przez dobre zorganizowanie w państwie mniejszym nakładem sił wykonano więcej roboty.
Nie, bo tak, tak to wygląda. Nie? Kiedy to było wszystko podzielone na określone zadania. Wtedy nie było tak, że jedni byli przemęczeni, a drudzy obijali się, powiedzmy. Nie? Każdy miał swoje zadanie i to było jakąś wartością, powiedzmy, w tamtym czasie. Dalej, przełożenie nad pokoleniami Izraela. Tutaj Sadok. Ja tutaj w 27:17 tak go trochę pogrubiłem, Sadok, ponieważ myślę, że postać kapłana Sadoka, który był współcześnie z Abiatarem, myślę, że jeśli pamiętamy tą historię, Abiatar był z pokolenia Heliego. I to pokolenie Heliego zostało skończone. I taka jest, a natomiast Sadok stał się takim kapłanem według Bożego Serca, tak jak Dawid jest królem według Bożego Serca. I on później występuje, Sadok, gdzieś w proroctwie Ezechiela, jako taki obraz takiego kapłana wiernego rzeczywiście. Ale jeszcze wracając do Heliego, nie, jest taki paradoks, że do pokolenia Lewitów rodzina Obeda-Edomczyka została wszczepiona, a w zasadzie z tego rodu rodzina Helego została wyrwana. Nie? Nawet w księgach Samuela, gdzie o Helim bezpośrednio jest powiedziane, nie ma nigdzie nawet fragmentu rodowodu Heliego. Jak ja kiedyś próbowałem sklecić, jak wyszedł rodowód Heliego, to musiałem z różnych miejsc zebrać informacje, dopiero się dało scalić to wszystko. Nie, nie ma rodowodu Heliego. Nie? Czyli to, co się stało w związku z Helim, no, miało takie dalekosiężne skutki. Natomiast Sadok jest tym kapłanem, który jest nad wyraz wierny i pozytywny w tej historii. Zarządcy majątku, doradcy króla, doradcy króla, to też wytłuściłem jedną rzecz. Huszaj Arkijczyk był przyjacielem króla. Huszaj Arkijczyk był przyjacielem króla, bo miał jeszcze jednego doradcę, który był mądry, był Achitofel, ale nie był przyjacielem króla. Był doradcą króla, ale nie był jego przyjacielem. A Huszaj, proszę. Był. Dopóki Dawid nic nie zrobił ze sprawą Tamary. A w związku z tym, że Achitofel był wujem Absaloma i Tamar, prawda? A Dawid nie zrobił nic. A to pokrewieństwo było to trochę wtedy, dalsze. To wtedy, znaczy, nastąpiło po prostu pewne przechylenie się. W każdym razie w historii Achitofel stał się obrazem Judasza wręcz. I Huszaj Arkijczyk tą radę Achitofela miał przebić, nie? W momencie buntu Absaloma. Jeśli... A co znaczy Arkijczyk, powiedzcie mi? Kiedyś się zastanawiałem nad tym, ale nie dochodzi, to jest, on mówi o pochodzeniu jego, jeśli miejsce tak? chodzi, czy o... No, tak. Nie badałem, ale wydaje mi się to sformułowanie dotyczy miejsca. Jakiegoś, skąd pochodzi, nie? Tak jak Zbyszek z Bogdańca. No, ale tutaj ta postać wspomniana, nie? Bo Achitofel był doradcą królewskim, a Huszaj Arkijczyk był przyjacielem króla. Oni są tutaj obok siebie, nie? Że myślę, że przyjaźń tego Huszaja, ona po prostu przetrwała próbę czasu, nie? I to jest istotne. Tak. I doświadczenie. Tak. Lojalny. Tak, lojalny do końca, nie? A Arkijczyk był z kolei konsekwentny do końca. Ale powiem wam, że dla mnie ta akcja z radą daną Dawidowi, że po prostu był tak bardzo świadomy tego wyczucia, jakie rzeczywiście posiada, tej mądrości, że z chwilą, kiedy odrzucono jego radę, to on od razu wiedział, jakie będą kompletnie wszystkie konsekwencje i załatwił sprawę sam, tak? Popełniał samobójstwo, rozporządzając wszystkim, co tam miał. Nie porażające. Ale tam mówi, że rada Achitofela równała się radą boskim. Tak, tak. No i... Czyli ostatecznym. Okej. Okay. I co? Na boku. Tak. Zupełnie, ale porażający facet. Sam w sobie.
Tak. I tu jeszcze powrót po tych wyliczankach tych różnych służb, jakie były w państwie izraelskim zarządzanym przez Dawida. Mamy znowu to przemówienie do przywódców Izraela, zachęta, żeby go wspierali. Dawid wyjaśnia, dlaczego on nie zbuduje domu. W którymś czasie się to pojawia, że to Salomon, który został wybrany. No i zachęta do tych, żeby oni go wspierali, nie? Żeby strzegli też Bożego prawa. I jeszcze jedno orędzie do Salomona. Znaj Boga twojego ojca. Służ mu sercem doskonałym i duszą chętną. Bo Jahwe przenika wszystkie serca i zgłębia wszystkie tajniki myśli. Jeśli będziesz go szukał, on pozwoli ci się znaleźć. Ale jeśli go opuścisz, odrzuci cię na zawsze. Bacz teraz. Ciebie bowiem wybrał Jahwe, abyś zbudował dom na sanktuarium. Bądź mocny i wykonaj to. To też taka perełka, myślę, w tym fragmencie Księgi Kronik. Taki tekst, który podaje pewne bardzo głębokie, fundamentalne prawdy Bożego Słowa. No, dalej jest już taka strona techniczna, dotycząca samej budowy. Jakie materiały, do czego i tak dalej. Ile złota, ile wszystkiego, nie? A tu też mi rzuciło się w oczy 19 werset. O tym wszystkim rzekł Dawid o pracach według planu budowy. Pouczony zostałem na piśmie przez Jahwę. Super. Jaka tam była postać, nie? Czytamy to i po prostu do, jak to spojrzę, w uszach mu zadzwoniło, tak? Niesamowite. Został na piśmie przez. Tak, to jest Jahwę. Są perełki, prawda? Są perełki w tekście. No właśnie, Andrzej już szuka, widzę. No to jest inny przykład, a... Ja mam z tysiąclecia. To wszystko rzekł Gdańska. Rzekł Dawid, opisane z ręki pańskiej mię doszło, abym zrozumiał wszystko, jako co urobić miano. Pięknie. Tym wszystkim pouczył Dawid Salomona zgodnie z pismem z ręki Pana pochodzącym i dotyczącym całego wykonania tego planu. Nie macie wątpliwości. Wszystkie przekłady są zgodne. Były pisane ręką Boga, tak? Plan budowy przybytku również. No z tego można ciekawe wnioski wyciągać. No bo jeśli idąc tym tokiem myślenia, co Marek powiedziałeś przed chwilą, że tablicę 10 przykazań palcem Bożym dostał Mojżesz, to tu jest drugi precedens, gdzie coś jest palcem Bożym dostarczone człowiekowi. Może niekoniecznie należy to odczytywać, bo jak wiemy z przykładów przy budowie Arki, że zostali ludzie napełnieni duchem. Prawda? Bacalel, ten drugi, prawda? Tak samo za czasów budowy. Tam też byli architekci, którzy to, znaczy po prostu... Znaczy, co sugeruje już, jaki inny wariant tej myśli? Pouczony zostałem na piśmie przez Jako, czyli prorocy od Boga napisali, tak? Po prostu... Nie? Każdy projekt musi być narysowany, to znaczy musi być namalowany, prawda? I chociaż architekci dawni nie byli tak znamienni jak dzisiaj Gaudi czy jakiś tam, prawda, ktoś, prawda, to niemniej byli architekci. No przecież, czy my znamy architektów budowy piramid? Aha, czyli ty masz na myśli, żebym zrozumiał, czyli był jakiś architekt, tak? Którego Bóg tchnął swoim duchem. Jest, który to narysował, co po prostu miało być wykonane, prawda? Bo wyobraźcie sobie, nawet ja wam dzisiaj przyniosę rysunek, dzisiaj tutaj jesteście ludźmi wykształconymi, ja wam przyniosę rysunek, a wy nie będziecie wiedzieli, co to jest. Rysunek, bo on jest płaski. A nie macie wyobraźni przestrzennej. Chyba, że macie.
No ale to jest, jak macie, to już jesteście artystami. To już jesteście architektami, prawda? Bo dam przykład. W geometrii wycieczny, kto chodził, prawda, na studia, to wie, że jest bryła. Na przykład taki ostrosób i w ten ostrosób wchodzi, znaczy ja mówię, stożek. I teraz, no, namaluj to. W tym, której najwięcej, znaczy na studiach, odpadają właśnie na tej wyobraźni, bo on nie wie, jak to jest, prawda? Nawet jakby narysować. Natomiast każda budowla, pod piramidą począwszy, od różnych świątyń, była narysowana. Prawda? I to narysowanie musiało mieć miejsce, tylko że ci architekci byli anonimowi. My dzisiaj wiemy, że kaplicę, znaczy Sykstyńską, malował Michał Anioł. My wiemy, że Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie, tą łuk robił Michał Anioł, ale wiele, znaczy budowli były anonimowe. Nikt nie mówił, że to taki lub inny architekt, prawda? Bo dawni artyści nie byli tym, czym są dzisiaj. Pomijając różne dygresje, różne możliwości, no tekst jest dosyć tajemniczy, który mówi, że plan budowy dostał na piśmie przez Jachwę. Czy to pismo było przez architekta inspirowanego, jak sugeruje Janek, czy było to inaczej? Ja się zastanawiam, czy nie ma pewnego równoległego tekstu, nie w sensie struktury, ale równoległego, którym po prostu jest tam podane, że po prostu Dawid ma widzenie. Wiem, ale zastanawiam się, czy po prostu... przypomina, bo w tym momencie on, jako osoba, z tego co mi wiadomo, raczej uzdolniona, jest w stanie wykonać szkic, nie? Dawid był uzdolniony osobą. Może nie był, nie znamy go jako architekta, ale jeżeli po prostu miałby sen, to ten wizję na tej zasadzie, jest w stanie po prostu opowiedzieć i zacząć po prostu... Ale ktoś to musi namalować, no, nawet. Ktoś te ludzi musi napisać. No nic, w każdym razie niezależnie, dyskusja nam się ciekawa wyłoniła, jednak tekst 28-19 myślę, że zapadnie nam jako tekst, że został pouczony na piśmie przez Jachwę. My tu próbujemy różnie do tego podejść, ale sam tekst sobie jest przecenny moim zdaniem. No i ten następny fragment. Rzekł Dawid do swego syna Salomona. Pojawia się po raz kolejny ta podobna fraza. Bądź mocny i dzielny. A wykonaj to. Nie bój się i nie narażaj. Nie przerażaj, bo Jachwę mój Bóg będzie z tobą, a nie opuści cię, ani nie zostawi. Czyli ten nakaz zawsze jest w kontekście tej Bożej obietnicy. Nie? To jest ważne, co Marek podkreśliłeś przed chwilą. Nie? Aż będą wykonane wszystkie prace do obsługi tego domu, domu Jachwę. No i jeszcze jedno orędzie do całego zgromadzenia. Błogosławieństwo do zgromadzenia. No, tu mam teksty na żółto i na czerwono. To są teksty, które żółte mówią o Bogu, czerwone są jakąś odrodze, mówiąc umownie, więc dotyczą nas, czyli naszego życia. Między innymi lud radował się ze swych ofiar dobrowolnych, albowiem ze szczerego serca okazywali hojność w darach dla Jachwę. Nie? Także król Dawid bardzo się radował. Nie? Czyli dawali ze szczerego serca, radośnie, tą byli hojni radośnie, a nie tak jak z ciężkim sercem, jak to się mówi. Nie? No. No i piękna myśl, która mówi, że wszystko, ta pieśń, bo to całe błogosławieństwo Dawida, które mówi, że my jesteśmy niczym, Ty jesteś Boże wielki, cóż my Ci możemy ofiarować? Nie? Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą, przechodniami, jak byli przodkowie nasi. A Boże nasz, całe to bogactwo, by zbudować dom Tobie i Świętemu, z ręki Twojej pochodzi. Wszystko Twoje jest. Nie? Ty badasz serca i upodobałeś sobie szczerość. O Jachwę, Boże ojców naszych, Abrahama, Izaaka, Izraela, zachowaj to wszystko jako wyraz myśli i uczuć ludu Twego i skieruj ich serca ku Tobie. Serca nie szukają Boga. To
A synowi mojemu Salomonowi daj serce doskonałe, aby strzegł poleceń, przykazań. Nie? Także, no, piękny tekst, i mówię, jak u mnie jest na gęsto, żółto i czerwono, to znaczy, że jest taki napakowany taką głęboką, poważną treścią. I no, dużo by można poświęcić czasu i miejsca. Ja myślę, że ja osobiście do takich tekstów właśnie wracam, kiedy myślę o kazaniu w zborze, czy jakąkolwiek innego rodzaju nauczanie gdzieś, bo to są takie perły Bożego Słowa, które dają bardzo ponadczasowe i uniwersalne przesłanie i naprawdę służą pokrzepieniu, zbudowaniu, zachęcie, mobilizacji do życia na chwałę Boga. Chciałem tylko jedno takie zdanie paraleli, że podobna sytuacja miała miejsce w II Mojżeszowej przy przybytku. Tam też ofiarnie, dobrowolnie dawali tak. Więcej, niż było potrzebne. To jest 36-5 Mojżeszowa. No to jest oczywiście pierwszy, gdyby taki moment zwrotny w historii, nie? No dokładnie. Wszyscy książęta, bohaterowie, nawet synowie króla Dawida poddali się królowi Salomonowi. To jest też ciekawe. Jak powiedzieć, bardzo wywyższył Salomona w oczach całego Izraela i oblu go chwałą królewską, jakiej nie posiadał przed nim żaden król Izraelu. I to będzie dobry wstęp do tego, co będzie za 2 miesiące. Bo zaczniemy od Salomona, od tego, co się wydarzyło. I też już teraz powiem, że tak jak historia Dawida jest bez grzechu z Batrzebą w Księgach Kronik, tak historia Salomona w Księgach Kronik jest bez końcowego odstępstwa. W Księgach Kronik nie ma o tym wzmianki. Nie? To tak... tak... gwoli informacji. Dobrze. Dziękuję za uwagę dzisiaj. Mam nadzieję, że mimo, że materiału było dużo, kondensacja dużo, może zmęczenie materiału naszego ułomnego też dało znać sobie, ale i tak jestem przekonany, że z tej sporej części Księgi Kronik odnieśliśmy pożytek. Będzie to nam służyć, będzie gdzieś brzmieć w naszych uszach, a być może też stanie się zachętą do tego, by osobiście jeszcze wchodzić w te księgi, które nie są nieistotne, nie są nieważne, a zawierają naprawdę głębokie przesłanie, aktualne myślę do dzisiaj. Marku, ja może poproszę Cię o modlitwę, dobrze? Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje cenne treści, które były nam przedstawione dzisiaj w taki interesujący sposób. Dziękujemy Panie Boże. Dziękujemy za Twoje słowo. Bo to ono powoduje, że możemy wzrastać. Dziękujemy Ci też za te wnioski, które się mogliśmy wyciągnąć. Racz sprawić, żeby to rzeczywiście mogło przynieść owoc w naszym życiu. Panie, chcę Cię też prosić o błogosławieństwo. Abyś pobłogosławił nam w naszych domach, kiedy się rozejdziemy, naszych bliskich. Wszędzie, gdziekolwiek zechcesz nas pobłogosławić. Pobłogosław też to spotkanie dla kobiet, które się tu za chwilę zaczną. Jak sprawić, żeby i tu Twój Duch i Twoja Ewangelia dotykały ludzkich serc. Przyjmij chodź.